głosi pan doktor habilitowany inżynier Szymon Wozikowski, pracownik naukowy Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Są podstawowymi urządzeniami, które są wykorzystywane w
To, o czym wiemy wszyscy, przystępując do realizacji każdego projektu, procesu, tak, jeżeli chcemy projektować, to nasza wiedza musi odnosić się do parametrów fizykodynamicznych. Każdy z nas zna różnego rodzaju parametry fizykodynamiczne. Począwszy od szkoły podstawowej, tak, podstawowe parametry jak gęstość, lekkość. Później oczywiście dochodzą szereg innych parametrów fizykodynamicznych, fizycznych, które odgrywają niesamowitą rolę w projektowaniu procesów, na przykład współczynniki dyfuzji przy podstawie zmiany masy. To reakcja chemiczna, która zachodzi w reaktorze, jest to związane z procesami zmiany masy, kiedy jeden skład musi przejść z jednej fazy do drugiej, na przykład proces zmiany masy. Dwa, tak, podgrzewacze kołki, na przykład płomienia, tak, w laboratorium, w procesie przemysłowym trzeba zastosować wymienniki ciepła, które muszą podgrzewać zawartość reaktorów. No i oczywiście wtedy trzeba znać parametry termiczne, tak, czyli temperatury grzenia, na przykład przewodnictwo ciepłe, ciepło właściwe i tak dalej, poszczególnych składników, mieszanin. Więc szereg parametrów fizykochemicznych, które odgrywa rolę, które są bardzo istotne, które mogą spowodować, że nasza reakcja zboczy nam z naszego właściwego kierunku. I tutaj ja chciałbym się dzisiaj skoncentrować na takim parametrze niepozornym. Zgodnie tytułu wystąpienia, lekkościowe zdrowie głowy, lekkość. To jest ten jeden z podstawowych parametrów, który najczęściej się zmienia. Natomiast prawda jest taka, że z punktu widzenia prowadzenia procesu, to jest parametr, który najczęściej przysporza największych problemów z prowadzeniem właśnie procesu. Więc będziemy tutaj dzisiaj sobie mówić o lekkości, co się z tą lekkością dzieje, jaki wpływ ma lekkość na różnego rodzaju procesy, jakie są efekty, że tak powiem, wizualne, jeżeli mamy wpływ na różnego rodzaju lekkość w reaktorze. No dobrze. Pierwsza rzecz, czy lekkość ma znaczenie? Już wstępnie powiedziałem, że tak. I to ma bardzo duże znaczenie. Jeżeli patrzycie tutaj na zdjęcie w zasadzie, to zrobione są w skali laboratoryjnej, taka skala reaktora o pojemności, zdjęcie po lewej stronie 5 litrów, zdjęcie po prawej stronie 10 litrów. Mamy dwa płyny, po lewej stronie jest to 0,5%, nie wielkie stężenie, 0,5% stężenie masowe, rozsób kwasu poliakrylowego, natomiast po prawej stronie jest rozsób 99% glicerynu. Więc jest porównywana lekkość, natomiast jeżeli patrzymy na zdjęcie, mamy już zupełnie różne efekty, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w takim reaktorze. Może wyjaśnię? A może jeszcze tak. Te przykłady, czyli rozsób kwasu poliakrylowego, to nie jest jakiś tam super wymyślny produkt, ponieważ jest on na przykład dostępny w szamponach do włosów. Czasami spotykamy również niestety w środkach spożywczych, jak również w kropach tak jako zamiast. Natomiast rosnąć 99% glicerynu. Gliceryna powszechnie wykorzystywana w kosmetykach jako zagęstnik, tak, jako element, który zwiększa stabilność włosów. Dobrze, wracając. Podobna lekkość, dwa różne efekty. Po lewej stronie. Tutaj mamy nasz reaktor. I mamy taką bańkę, że tak powiem, w podłożu granatowym. Reakcja powstała, znaczy ten efekt powstał w ten sposób, że został szczepnięty barwnik w pobliżu odwracającego się mieszadła i ten obszar niebieski oznacza, że mamy tam dobre wymieszanie. Z punktu widzenia prowadzenia reakcji chemicznej zawsze wymieszanie, no musimy zachować, że jest wręcz idealne, czyli w każdym punkcie reaktora chemicznego mamy takie samo stężenie poszczególne składniki. No i teraz, jeżeli mamy taki pewien właśnie poliakrylowy kwas, no to tutaj obszar niebieski to jest obszar wymieszany, więc tutaj reakcja wejdzie na przykład. Natomiast te jasne obszary tam w ogóle nie ma żadnego wymieszania. Nic nie jest wymieszane. Czyli jeżeli nie mam świadomości o tym, czy coś takiego występuje w reaktorze, no to niestety selektywność mojego produktu końcowego może być katastrofalnie niska po prostu. Z punktu widzenia prowadzenia procesu ja dążę do tego, żeby zaprojektować tak parametry pracy reaktora, żeby ta manka niebieska była w całej objętości, nie tylko w pewnym obszarze. Po prawej stronie celna mamy zupełnie inny efekt. Po lewej stronie w przypadku kwasu poliakrylowego to na obszarze niebieski to był obszar wymieszany. Więc ok. Natomiast tutaj to jest akurat efekt, który powstał na zasadzie wykorzystania reakcji do wyjaśnienia kwas zasady. Czyli najpierw do rozsłonu glicerynu dodaje
generalnie kolor żółty to jest wymieszany. Stopień wymieszania bardzo dobry, natomiast te ciemniejsze, te duże kolory pracujące się mieszają, to są obszary, które są niewymieszane. To słaby stopień wymieszania. Tam generalnie wymiana masy zachodzi na drodze dyfuzji i niestety jest to bardzo długi proces. Dwa płynie, wodorze zupełnie różne efekty. Tutaj w pobliżu mieszado mam obszar super wymieszany, tutaj w pobliżu mieszado mam obszary super niewymieszane. Więc problem. Jako ciekawostka powiem, że tutaj w zasadzie przy 5-litrowym reaktorze laboratoryjnym to w zasadzie czas mieszania potrzebny do uzyskania pełnego mieszania, żeby dawniej być prawie wartości, niestety jest właściwie skończony. Natomiast tutaj skala 10 litrów i no, w laboratorium niestety jesteśmy też ograniczeni czasowo, już po granicie i tak dalej, no to na przykład 2 godziny, 120 minut to nie wystarczają po to, żeby zlikwidować te obszary. Z czym to jest związane? To jest związane właśnie z tym parametrem fizykologicznym, o którym chcę dzisiaj mówić, o lekkości. Lekkość ma fundamentalne znaczenie, jeżeli chodzi o prowadzenie np. reakcji chemicznych czy różnego innego rodzaju procesów chemicznych. Więc dobrze. Lekkość. Jeżeli się zastanowimy, czym jest lekkość. Ja przez tyle lat czytałem różnego rodzaju książki, publikacje naukowe, spotkałem się z wieloma definicjami lekkości, które są tak skomplikowane, że sam się zastanawiają, co chodzi. Natomiast jeżeli byśmy chcieli tak w prostych słowach powiedzieć, czym jest lekkość, możemy tak zrobić. Lekkość jest miarą oporu wewnętrznego płynu. Czyli lekkość to takie coś, co utrudnia nam płynięcie. Tak? Powiedzmy jest rurociąg transportujemy płyn, a lekkość nam przeszkadza. Oczywiście znacie, bo to są jasne rzeczy. Obecnie wykorzystujemy, operujemy dwoma najczęściej stosowanymi definicjami. Tak? Mamy lekkość dynamiczną, tak? Jest to lekkość paska, przepraszam, jest to jednostka paska, ale jest punta, bądź jeżeli chcemy przejść na jednostki podstawowe, kilogram przez metr sekundę. Jest jeszcze jeden typ lekkości, który jest wykorzystywany chętnie w różnego rodzaju procesach. To jest lekkość kinematyczna. Lekkość kinematyczna, ciemna jednostka, hektar na sekundę albo milimetr kwadrat na sekundę, mimo tego, że oczywiście stosujemy lekkość SI. Ale czasami jeszcze takie skale w zaszłości są chętnie wykorzystywane, szczególnie w niektórych urządzeniach, które służą do pomiaru lekkości właśnie. Więc metr kwadrat na sekundę, możliwe metr kwadrat na sekundę. Natomiast przejście z lekkości dynamicznej na lekkość kinematyczną jest bardzo proste, ponieważ lekkość kinematyczna to jest lekkość dynamiczna działa na przedmiotowość. No i tutaj na zdjęciu jest problem jakaś, to słono przeszkadza. Ale mamy tutaj różnego rodzaju płyny, właściwie ten sam płyn, ale o zastępującej lekkości. No jak widzicie na początku, to jest taka plama, czyli stosunkowo mała lekkość, to zachowuje się jak woda, a później im większa lekkość, to mamy już kompletnie różne zachowania. Natomiast po prostu tak jest standardowy, że macie możliwość, widzicie to czasami można różnego rodzaju lekkość spotkać takie właśnie zastosowanie lekkości. Dobrze. No i problem jest na tyle duży, że powstała specjalna dziedzina nauki, która zajmuje się generalnie problemami lekkości. Tylko to jest troszeczkę szerzej, ponieważ ta dziedzina nauki nazywa się reologia. Reologia. To słowo pochodzi bezpośrednio z greki i generalnie reo znaczy płynąć, natomiast logos to nauka, więc gdybyśmy chcieli w ogóle czynić z reologia, to reologia jest nauką o płynięciu. Czyli jest nauką o zachowaniu się na płynu w trakcie płynięcia. Między innymi właśnie lekkości. Droga jest nauką o zachowaniu płynu w trakcie płynięcia. Teraz jak ten płyn się rozwija, będzie miał, będzie wydzielać decydujący wpływ na to, jak będziemy prowadzić proces spalin przemysłowych. Reologia. Jest tak to poważna dziedzina, że specjalizacja niektórych naukowców jest w reologii, są takie specjalne stopnie naukowe, rehabilitacje, profesury, które właśnie prowadzi się w zakresie tej reologii. Także to nie jest jakaś tam dziedzina niewiele istotna, mała, naprawdę bardzo ważna i w zasadzie, jeżeli będziecie pracować związanym w przyszłości z pracą z chemią, to będzie to zastosowane w zakresie przemysłowym i większą laboratorium, to na pewno problemy lekkości
staramy się jako naukowcy zawsze wytłumaczyć, dlaczego na przykład lekko się ciepłostwo, na ciepłostwo, na równo się ciepłostwo. Generalnie reologia jest taką fajną dziedziną, że w zasadzie w niej znajdują się odniesienia do wszystkich nauk, czyli fizyka, chemia, jakieś tam podstawy materiałoznawstwa, coś takiego, więc wykorzystujemy w zasadzie wzory i modele matematyczne, które są w stanie opisywać nam zachowanie płynu. Generalnie, jeżeli popatrzymy na modele, równania, które stosujemy w reologii, to dwa prawa, takie fundamentalne, bardzo stare są stosowane, chętnie wykorzystywane. Jeszcze to jest prawo Hooke'a. Robert Hooke, ten pan po prawej stronie, 1635-1703, czyli XVII-XVIII wiek, na wysokości również tych lat przełomu wieków również działał z Newton, to on zaproponował takie pierwsze prawo, pierwszą zależność, która jest bezpośrednio związana z zachowaniem elastycznym albo zachowaniem sprężystym. Równanie jest na tyle uniwersalne, że zarówno możemy je stosować do cieszy, płynów, jak i również do ciasta. Więc prawo Hooke'a, tak równanie, naprężenie równa się jakaś stała, tak stała sprężystości, na przykład razy odkształcenia. Czyli gdybyśmy chcieli w bardzo prosty sposób powiedzieć, czym jest prawo Hooke'a, no to prawo Hooke'a głosi nam, że naprężenie jest proporcjonalne do odkształcenia. Czyli jeżeli podać jakiś taki bardzo prosty przykład, który chciałbym uderzyć w stół, tak, im większą siłę przyłożę, tym bardziej mocniej uderzę w ten stół, to oczywiście mogę doprowadzić końcu do jego zniszczenia, czyli to odkształcenie wtedy będzie jak największe. Po lewej stronie macie pokazany wykres, jak zmienia się naprężenie od odkształcenia dla różnych ciał. Generalnie chodzi o to, że w pewnym zakresie jest liniowa zależność pomiędzy naprężeniem a odkształceniem. I właściwie tylko w tym zakresie operujemy. I to jest dosyć istotne, ponieważ zachowania płynów różnych rodzaju zakresów odkształcenia są nieliniowe czasami. No i niestety, jeżeli jesteśmy w zakresie nieliniowym, no to prawo Hooke'a nie możemy stosować, bo nie ma sensu fizycznego. Prawo Hooke'a jest wykorzystywane do opisu właściwości sprężystych płynów. Ta geologia to mniej więcej polega na tym, że na płyn, który oczywiście umieszczamy w jakimś urządzeniu, które nazywamy rometrami, umieszczamy w układzie pomiarowym, działamy siłą, wywołujemy naprężenie w płynie i badamy odpowiedź tego płynu, czyli na przykład odkształcenie albo inne. Stała tutaj sprężystość, która jest oznaczona jako G moduł, jest charakterystyczna dla każdego materiału, czyli stała, szkło, drewno, będzie miała swoje wartości. Tutaj na przykład dla stali to 2 razy 10 do 11 skali, taka stała sprężystości. W każdym razie to ważne, że pracujemy w zakresie liniowej zależności, no bo mamy tutaj typową funkcję, ile wynosi na x, czyli funkcja z liniowej. Drugie fundamentalne równanie, które jest stosowane. Zanim przejdziemy do drugiego fundamentalnego prawa, trzeba sobie powiedzieć, co jest odkształcenie. Odkształcenie. Powiedzmy, że mamy szary element, szarą kostkę. To jest nasze ciało. Ogólnie rozumiane. I teraz na to ciało, na powierzchnię górną działamy siłą F. W wyniku działania siły F następuje odkształcenie, czyli przekrzywienie tego elementu. I oczywiście następuje zmiana, tego zmiana w wielkości wewnętrznej, jest jakimś efektem działania siły. Natomiast dolna powierzchnia nie jest ruchoma, tak jest stosowana, w związku z czym przekrzywienie jest możliwe i generalnie odkształcenie jest definiowane jako kąt. Ten kąt gamma, który jest tutaj pokazany, i generalnie jest to dx tangens hyperbolicus, dx plus dy, tak, czyli wyznaczenie tego kąta jest wartością odkształcenia. Stąd odkształcenie najczęściej jest podawane jako wartość bezwymiarowa, a czasami procenty, ale generalnie bezwymiarowa. Więc to jest odkształcenie. Natomiast to drugie prawo fundamentalne, które wykorzystujemy w rolę badania wielkości, to jest prawo Newtona. Tak, Isaac Newton, ten sam gość, który tam pod drzewem leżał, jak tam spadł na głowę i wymyślił grawitację, to
jeżeli chodzi o rozwój wiedzy nauki. I prawo Newtona, tak, powszechnie wykorzystywane, mówi nam, że natężenia są proporcjonalne, do gamma z krefeczką, a gamma z krefeczką to jest tak zwana szybkość ścinania. Już za chwilę powiem, o co chodzi, o szybkością ścinania. I podobnie jak w prawie Hooka, jest liniowa zależność, bo to jasno wynika z wyrównania. Po obszarze czerwonym na liniową zależność, później ta zależność już jest nieliniowa i w zasadzie prawo Newtona już nie możemy stosować, nie ma sensu w każdym razie. No i o, tutaj pojawia nam się wreszcie lekkość. Tak? Czyli natężenie jest równe iloczynowi lekkości dynamicznej razy szybkość ścinania. Ta szybkość ścinania. Jeżeli rozpatrzymy dwie płaszczyzny, tak? Płaszczyzna dolna, która się nie porusza, płaszczyzna górna się porusza, bo do niej przyłożona jest siła. Siła F jest równoległa, no i nazywamy, że to siła ścinająca. No to wynikiem tego, oczywiście pomiędzy tymi płytkami i tymi płaszczyznami znajduje się płyn, no i wynikiem działania siły, wynikiem przesuwania tej górnej płyty płaszczyzny jest wytworzenie przepływu. Jak przepływ jest, no to możemy dostać wysokość prędkości. Więc tutaj jest taki wykres pokazujący rozkład prędkości. Najmniejsza prędkość w zasadzie zerowa jest przy powierzchni dolnej, bo ona się nie porusza, natomiast ta prędkość zaczyna nam wzrastać i największa jest przy poruszającej się płaszczyzny górnej. Oczywiście dokładnie z punktu widzenia naukowego, ze względu na adhezję, tam cieniutka oraz testa przylega do tej powierzchni, w zasadzie bezpośrednio w sensie ta maksymalna prędkość nie jest osiągana, tylko troszeczkę pewnie odległościowa. Ale o co chodzi? No generalnie chodzi o to, że jak patrzymy na ten wykres, no to mamy różne wartości prędkości. Tak? W zależności od odległości, od dolnej płaszczyzny. W związku z czym szybkość ścinania jest definiowana jako gradient prędkości, czyli zmiana prędkości w funkcji odległości od jakiegoś punktu odniesienia. I to jest właśnie definicja, to jest zmiana prędkości, czyli gradient po osi Y, czyli po tej, i mamy szybkość ścinania. Więc zgodnie z definicją natężenie jest proporcjonalne do szybkości ścinania i oczywiście dosłownie bezpośrednio powiązane z lekkością dynamiczną. Dlatego słyszeliście zapewne, że istnieją takie płyny, które nazywamy płynami newtonowskimi. Tak, płyny newtonowskie to takie, które właśnie spełniają prawo Newtona. I mamy dwa charakterystyczne wykresy, które na pewno funkcjonalnie w szkole podstawowej już się pojawiają. To jest na pewno ten, czyli jak wygląda zmiana lekkości funkcji szybkości ścinania. Generalnie dla płynów spełniających prawo Newtona lekkość jest stała. Natomiast drugi wykres, bardzo ważny z punktu widzenia aerologii, to jest tak zwana krzywa płynięcia, to jest natężenie o szybkości ścinania. To jest podobnie zgodnie z definicją prawa Newtona, działania Newtona. Jest to linia prosta, zaczynająca się od początku układów skurzonych. Natomiast punkt pochylenia tej linii oznacza dla nas tam jest to pochylenie. Jest to lekkość. No i teraz tak, z punktu widzenia projektowania i prowadzenia pisów chemicznych, płyn Newtonowski jest super płynem. Dlatego, że ma stałą lekkość. Cokolwiek z nim zrobię, mieszam, robię na różne sposoby, działam siłą na nim, lekkość jest stała. Więc można by powiedzieć, że to jest marzenie każdego projektanta. Sens w tym, że płyny Newtonowskie są niewielką częścią wszystkich płynów, które jest tam było. 10% płynów może to są nasze płyny Newtonowskie. Reszta to są płyny, dla których lekkość niestety jest zmienna. I to stanowi poważny problem projektowy, jeżeli chodzi o procesy chemiczne. Już Wam mówię, jak to wygląda. Jak wygląda taki poziom płynu? Oczywiście to, co już wiemy, płyny niewidomskie, płyny niewidomskie, czyli niewidomskie to takie, gdzie jest zmienna lekkość. Wyróżniamy taką grupę płynów wyreostabilnych. To znaczy się, że czas, czyli czas prowadzenia
punktu widzenia prowadzenia procesu, ja muszę tak zaprojektować, żeby prowadzić to w zakresie zachowania wpływu, a nie w zakresie zachowania ciała ustawy. Mają płyny rolotycznie niestabilne, a jeszcze bardziej skomplikowane właściwości, ponieważ czas zaczyna odgrywać rolę. Na przykład reaktor chemiczny, ja tylko prowadzę reakcję chemiczną, to ma różnego rodzaju lekkości. To właściwie jest koszmar do projektowania, jeżeli chodzi o ten parametr. Tutaj mamy płyny piksotropowe, które na przykład zmniejszają swoją lekkość wraz z czasem. Mamy również płyny antypiksotropowe, zwiększają swoją lekkość wraz z czasem. Mamy płyny sprężystoletkie, typowe płyny, które posiadają właściwości ciał stałych i właściwości cieczy, czyli i zachowują się sprężyście i zachowują się lekko. No i mamy całą nową grupę płynów, mamy płyny magnetoreologiczne i płyny elektroreologiczne, których właściwości, lekkość jest ściśle uzależniona od obecności pola magnetycznego bądź obecności pola elektrycznego, elektrostatycznego. Także jak widzicie, tych rodzajów płynów niejednostkowych jest bardzo dużo. No i teraz, jeżeli projektuję proces, reakcję chemiczną do zastosowania w skali przemysłowej, ja muszę wiedzieć, który płyn mam w reaktorze, czyli ja muszę wiedzieć, jak zachowuje się reaktor. Co z tego, że na przykład substraty do reakcji, które prowadzą, są na poziomie lekkości wody. Jeżeli w wyniku reakcji chemicznej otrzymuje produkt, który lekkość na przykład rośnie 100%. To teraz jest pytanie, jakie mam zaprojektować, która lekkość jest ważniejsza, ta mniejsza czy ta większa. Oczywiście z punktu widzenia prowadzenia procesu, zwiększenie lekkości generalnie powoduje problemy. Zarówno to jest w prowadzeniu reakcji chemicznej, na przykład w ogrzaniu, w wymianie masy i tak dalej. Generalne problemy. Dobrze. Jeżeli pamiętamy jeszcze krzywą pchnięcia dla płynów niejednostkowych, linia prosta zaczynają w czasie początku układu skórzonych, to krzywe pchnięcia dla płynów niejednostkowych wyglądają zgoła inaczej. Na przykład tutaj ta żółta krzywa, to są płyny loże zalane ścinaniem, tutaj mamy płyny zagęszczone ścinaniem, czerwona, no tutaj jest tutaj jeszcze płyn niejednostkowy. Tutaj mamy płyny elektroplastyczne, tak, gdzie w ogóle krzywa pchnięcia zaczyna się gdzieś na osi Y, tak, no, czyli musi być pewna minimalna wartość natężenia przekroczona, przepraszam, żeby w ogóle płyn zaczął kręcić. To są płyny właśnie plastyczne lekkie. Do tego dochodzą jeszcze płyny sprężystoletkie, które właściwie mogą mieć każdy z tych krzywych płynięcia, ale nie są zaliczone do płynu niejednostkowych. Przepraszam. Oczywiście wykorzystujemy różnego rodzaju modele reologiczne do opisu takiego zachowania. Ja tutaj wypisałem trzy najważniejsze, to jest model odkłada DWLE, dla których rozrzedzenie i zamieszczane ścinami, czyli żółta i czerwona linia, model Heschela-Walkeya, to są te zielone tutaj, zaczynające się gdzieś tam na osi Y, wreszcie czerwone tutaj, to model Wingena. Model Wingena jest dosyć ciekawy, bo są płyny, które są linią prostą, linia krzywa pchnięcia linią prostą, ale zaczynają się gdzieś tam na osi V. Żeby było jeszcze ciekawiej, to lekkość ich, lekkość plastyczna jest stała. Ale są tym zaliczane do płynów niejednostkowych, ponieważ posiadają właśnie to, co tutaj jest. Czyli nie zaczynają się od początku układu skórzonych, tylko gdzieś na ich rękach, a nazywane to nie są pojęcia. Dobrze. I teraz, jeżeli mamy różnego rodzaju płyny niejednostkowe, na przykład rozrzedzamy ścinami i zakładamy, że zmniejszamy swoją lekkość. No i tak jest. Sens w tym, że nie w każdym zakresie zmniejszamy swoją lekkość. Po lewej stronie macie pokazany właśnie taki typowy przykład zmiany lekkości dla płynów niejednostkowych do rozrzedzonych ścinaniem, czyli zmniejszającej się lekkości, ale ten sam wykres pokazuje lekkość w skali elektrycznej. I tak wyraźnie, że kształt jest taki esowaty, czyli tutaj w początkowych zakresach mamy plato, czyli jest linia podziała, gdzieś tam przy dużych wartościach szybkości ścinania jest również plato, czyli można by powiedzieć, że tu się zachowuje jak niejednostki, czyli na samą lekkość. Natomiast w obszarze tutaj mamy spadek lekkości, który się zachowuje jako typowy płyn rozrzedzony ścinania. Więc zachowanie płynu niejednostkowego też jest skomplikowane.
pewnym wdroże w danej ścinach, takich, które mamy do czynienia na co dzień. Przede wszystkim są to roztwory wielkocząsteczkowych polimerów. Krew, keczup, farby różnego rodzaju, ta śmietana, lakiery do podać. Oczywiście ja tutaj ciągle mówię, że lepkość może nam przeszkadzać. Oczywiście tak, projektowane w procesach nie bardzo. Ale niektóre zastosowania to jest właśnie typowe wykorzystanie lekkości i właściwości płynu po to, żeby ułatwić. Na przykład farby. Tak, wiadomo, że z modą tych, którzy malują, to są rozpyskiwane się farby wszędzie w zasadzie. A ja to w tym sensie myślę, że jeżeli zmienimy płyn farbę w płynie niepełnoskiej do roku, żeby myślenia, to on w puszce będzie miał dużą lekkość, czyli jak będzie lekkanizm, to mi się nie będzie rozpyskiwać po wszędzie. A jak zacznę malować, no to wtedy jakaś szybkość ścinania się pojawi, nagle lekkość mi spadnie i będzie zdecydowanie łatwiej malować. To jest powszechnie wykorzystywane, na przykład impregnaty do płotu, do drewna, bardzo często, jeżeli mieliście okazję malować, to po słabszej puszki, to wyda się taka galaretka, która jak weźmiemy na pędzle, bałeś, to właśnie to wygłosi właściwie na pewno. I to jest typowe wykorzystanie właśnie wiedzy na temat, jak zachowuje się lekkość, jak właściwie zmienić płyn, lub płyn o charakterystyce niepełnoskiej, rozrzut zamieszania. No ale trzeba się by zastanowić, dlaczego to się dzieje. Dlaczego rozrzut zamieszania? Najczęściej płyny rozrzedzane ścinami to są płyny wysokocząsteczkowych polimerów, na przykład stosowane karboksymetroelektrolozy, właśnie kwas poliakrylowy, który tutaj był pokazany wcześniej. Tak? To są duże łańcuchy polimerów. No i generalnie bardzo chętnie jest wykorzystywane do opisu, jak wygląda taka struktura polimerów, taki model spaghetti, to się nazywało w moich czasach, jak się opisywało. Ale generalnie chodzi o to, że w modelu spaghetti te łańcuchy polimery są ze sobą splątane. I to jest pokazane tutaj. No, ze sobą splątane w mniejszym, większym stopniu. Natomiast w wyniku działania przepływu, ruchu, siły ścinającej, szybkości ścinania, następuje rozplątanie łańcuchów i wydłużenia, co w konsekwencji właśnie powoduje, że następuje zmiana lekkości, że następuje właśnie zmniejszenie lekkości na skutek rozplątania. Natomiast jeszcze innym mechanizmem zjawiska rozrzedzania ścinania jest po prostu uporządkowanie cząsteczek łańcuchów wzdłuż linii przepływu. Tak, tutaj mamy pewien aspekt spoczynku o większej lekkości, mamy cząsteczki ułożone jakoś losowo. Natomiast w przepływie mamy uporządkowanie i ostateczne zmniejszenie lekkości. Także najczęściej właśnie rozrzedzanie ścinania odnosi się do wpływów wysokocząsteczkowych polimerów. Natomiast inny efekt, który występuje w płynach niepełnoskich, zagęszczanie ścinania, zmniejszenie lekkości, o wiele trudniejsze, bo z punktu widzenia, tak jak powiedziałem, prowadzenia artystu, mało większa lekkość jest problemem. Mechanizm zagęszczania, dlaczego występuje zagęszczanie ścinania, zmniejszenie lekkości? Generalnie jest to dosyć trudne. Nie mamy za dużo płynów, które mają charakterystykę zagęszczania ścinania, ale jednak występują. Generalnie chodzi o to, że są to układy dwufazowe cząstki ciała stałego zawieszenia cieszy, czyli zawiesienia. I tak, jeżeli jest tutaj pokazane na tym rysuneczku spoczynku, są cząstki ciała stałego upakowane dosyć ściśle, pomiędzy nimi znajduje się ciecz. I można by powiedzieć, że ciecz działa troszeczkę tak jak zwilżacz pomiędzy nimi. I teraz w trakcie przepływu następuje przesunięcie cząstek ciała stałego, następuje zwiększenie powierzchni, czy też objętości pomiędzy cząstkami ciała stałego. No i niestety tam nie ma już wystarczającej ilości cieczy po to, żeby zbliżać te cząstki ciała stałego. Dzięki temu obserwuje się wzrost oporów, tym samym wzrost wielkości. Także płyny zagęszczane ścinają są właściwie charakterystyczne dla oporu ciała stałego ciecz, czyli dla cząstek ciała stałego, zależnie od różnego rodzaju oporów. Przykłady. Roztwory cząstek ciała stałego cieczy to szpanderowy przykład, roztwory skrobienia. Tak, nawet możecie spróbować sobie to w domu zrobić. Roztwory chińskie, roztwory włókien kewlarowych, tak? Naukowcy z Politechniki Łódzkiej jakiś czas temu wynaleźli płyn, który się świetnie nadaje do kamizelek płynowych. Tam jest po prostu warstwa płynu na skutek grupy pocisku. Następuje gwałtowny wzrost lekkości, gwałtowny opór dla kuli i zatrzymanie jej na kamizelce płynowych. No i roztwory na cząstek przemów, na przykład w alkoholu etylowym, jest to też sztandarowy przykład płynu zagęszczanych ścinek.
się gdzieś na osi Y, czyli jest pewne minimalne naprężenie potrzebne, żeby płyn zaczął płynąć. I to nazywamy granicą płynięcia. Płyny laktoplastyczne właśnie posiadają granicę płynięcia. Czyli jeżeli naprężenie nie przekroczy granicy płynięcia, to płyn znowu się jak ciało spada. Czyli przykładam siłę, jest odkształcenie, zabieram siłę, kształt właściwie wraca do kształtu wyjściowego, czyli nie ma żadnego przesunięcia, nie ma żadnego płynięcia. Jeżeli przekroczam granicę płynięcia, płyn zaczyna płynąć i właściwie mogę prowadzić pracę. Teraz muszę wiedzieć to, żeby tak zaprojektować przepływ, żeby płyn nie płynął, a nie żeby na tego rociągu nie przepływał w żaden sposób. Występowanie granicy płynięcia związane jest z wewnętrzną strukturą i zdolnością do magazynowania energii sieci cząsteczkowej. No, czyli cząsteczki, łańcuchy w głowie są w stanie się wydłużyć, energii nie ma wystarczająco dużo, żeby je na przykład rozerwać. I energia jest magazynowana w tych łańcuchach. Jeżeli zabiorę siłę, no to oczywiście wszystko wraca do punktu wyjściowego, energia jest rozpraszana, a struktura jest jak struktura wyjściowa. No dobrze, żeby to jeszcze było mało, mamy specjalny typ płynów, który posiada coś takiego, co nazywamy naprężeniami normalnymi. Czyli efekty naprężeń normalnych. Mamy takie dwa dosyć spektakularne efekty. Nazywamy to efektem Hollista i efektem Heisenberga. O co generalnie chodzi? Dosyć fajne z punktu widzenia wizualnego jest efekt Weisenberga, ponieważ to jest takie zachowanie płynu, newtonowskiego oczywiście, w wyniku którego płyn dosłownie zaczyna wspinać się po obracającym się pręcie. Oczywiście z punktu wizualnego fajnie, super, jest to spektakularne, pokażę Wam taki film, jak to wygląda. Natomiast z punktu widzenia prowadzenia naszej reakcji w reaktorze, no katastrofa. To sobie wyobrażacie, że jak nie szansę sprawa, to nie płynie to reaktora. Powala. Więc absolutnie jest to niedopuszczalne, żeby coś takiego było. Trzeba traktować proces, albo to dać tak,